Minister Hetman mówi o 50 000 w bieżącym roku, więc to jest dosyć duża skala. Przyjmując, że mniej więcej 200 000 mieszkań się buduje w Polsce w skali roku, to więc skala jest przeogromna jakby tego wsparcia. Kolejna rzecz, jeżeli wchodzi fajny program rządowy, część osób dokona zakupu nieruchomości, która do tej pory tego nie planowała. To też powoduje, że jest więcej osób potencjalnie zainteresowanych kupnem nieruchomości. Jeżeli jest pokusa, że mogę skorzystać z fajnego kredytu. Prawie darmowego pieniądza. Tak. Przy programie 2% również część osób tak do tego podchodziło. Mam takich akurat jak najbardziej klientów. Kupowali, chociaż nie byli zmuszeni do tego, że muszą kupić. Mogli kupić coś za jakiś czas, ale chcieli skorzystać z tej okazji, która w tym momencie była wykreowana przez rynek. Zaobserwuj nasz profil, aby być na bieżąco. A teraz porozmawiajmy o nieruchomościach.